gramy. Gra o Europę dotyczy bardzo ważnych kwestii, takich jak ochrona klimatu i zaopatrzenie w energię Unii Europejskiej i całego świata. Polska tu ustawiła się w takiej dziwnej roli recenzenta i właściwie kwestionującego całą politykę energetyczno-klimatyczną Unii Europejskiej, która należy do, bym powiedział, takich fundamentalnych polityk, bo to jest polityka, która łączy ochronę środowiska z gospodarką, z względami społecznymi, czyli można powiedzieć, że bardzo wpisuje się w taką ideę zrównoważonego rozwoju, którą notabene mamy wpisane w Konstytucji, w artykule 5. Ta polityka weta, już właściwie trzykrotnie czy czterokrotnie zgłaszaliśmy weto w różnych jakby kwestiach dotyczących spraw klimatycznych, harmonogramu, dokonywania zmian, głębokości redukcji, prawda, emisji gazów cieplarnianych. No jest dosyć zdumiewająca, uzasadnia się tym, że jesteśmy monopolistą węglowym, co jest prawdą, ale też zakłada się, że Polska będzie mogła prowadzić politykę opartą na węglu i na atomie chyba w XXI wieku. No, nawet dziecko, prawda, które ma nikłą wiedzę na temat energetyki, wie, że to nie będą energie, prawda, XXI wieku. To jest sprzeczne też z tym, co mówi się o całej polityce innowacyjności, innowacyjnych technologiach. Politycy wycierają sobie tym usta, ale akurat w sferze energetyki i ochrony klimatu jest najwięcej tych innowacyjnych technologii. Ich nie będzie w węglu i w atomie. To jesteśmy tego pewni jako Zieloni. Tą książką też chcemy jakby wywołać dyskusję na temat miejsca Polski w tej przyszłej Europie, jeśli chodzi o kluczową politykę energetyczno-klimatyczną. Kluczową, bo cywilizacja jest oparta na energii.